Witam Was, nazywam się Błażej Pabiszczak, jestem z firmy IT Force. Nie wiem, czy ktokolwiek cokolwiek o nas słyszał, my jesteśmy producentem oprogramowania open source'owego. To znaczy robimy coś, co dajemy za darmo, żyjemy z usług, trochę z dodatków, coś na zasadzie takie jak Magento, WordPress. Natomiast tak naprawdę wszystko, co tworzymy, jest otwarte i trochę będę rozmawiał o bezpieczeństwie, dlatego że w przypadku bezpieczeństwa i rozwiązań open source'owych spotyka się, przynajmniej kiedyś się spotykało z takim ogólnym problemem, że każdy pytał, jak to z tym bezpieczeństwem jest. Dzisiaj poruszę tak naprawdę dwa tematy, przy czym ja od razu ostrzegam, że bardzo często używam polskich nazw, polskich słów, dlatego że dość słabo mówię po angielsku, także proszę się nie przerażać, kiedy mówię o was ASVS zamiast prawidłowo, ale jak widać, do bezpieczeństwa wcale angielski nie jest potrzebny, żeby przynajmniej go rozumieć. Dobra, w każdym razie startujemy. Tak naprawdę nie będę w ogóle mówił o produkcie, raczej będę mówił o doświadczeniach związanych z tym, jak to bezpieczeństwo wygląda, jak podejść do bezpieczeństwa, a przede wszystkim do projektowania bezpieczeństwa i do tego, aby to bezpieczeństwo było domyślnie poprawne. I tak naprawdę będziemy się posługiwali dokumentacją, która już istnieje, więc nic nowego nie będę tutaj wymyślał. Natomiast jedna taka wada tej prezentacji jest taka, że dość dużo jest tekstu, ale będę dość sporo opowiadał takiego case'ów biznesowych, więc mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. Dobra, startujemy. Ja tak naprawdę zajmuję się tym wszystkim ponad 10 lat. Wdrożałem w bardzo wielu firmach takie największe wdrożenie do PZU na ponad 12,5 tysiąca użytkowników. Ale też do sektora bankowego, do sektora ubezpieczeniowego. Tutaj jeżeli chodzi o Avivę, to miałem taki fuck up jakieś 7 lat temu. Poszliśmy zaprezentować system, który łączy się z Google Mapsem, ale niestety cache padł i się nagle okazało, że errory zaczęło sypać, także trzeba uważać i się zabezpieczać. Tutaj jeśli chodzi o ekologię, jest tam, jak się wchodzi do toalety, nie wiem, czy widzieliście, że wąd ekologiczny, weź tylko 2 listki papieru, to chcę powiedzieć, że w innych firmach są bardziej ekologiczni, proszę, żeby tylko brać 1 listek papieru, także tutaj trzeba tą ekologię poprawić. Dobra, zaczynamy. Na początku takie dość ogólne hasła, jeśli chodzi o taki podział. Secure by design, secure by default. I tutaj się posługuję takiej dokumentacji, tutaj nie widać, natomiast to jest dokumentacja OWASP-owa. I na początku tak bardzo ogólnie powiem, do czego to jest. Tak naprawdę secure by design to mówimy, aby oprogramowanie było zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa. Czyli wszystko, co projektujemy, myślimy o tym, aby było bezpieczne. Natomiast secure by design to myślimy o tym, aby domyślne konfiguracje były ustawione tak, aby były bezpieczne dla użytkownika końcowego. I można tu podzielić na kilka takich kategorii. Ja je bardzo szybko wymienię i zacznę opowiadać to bardziej od strony takiej biznesowej. Pierwsza to minimalizuj powierzchnię ataku, czyli tak naprawdę staraj się tak tworzyć oprogramowanie, żeby tego ataku było jak najmniej, abyś używał jak najmniej bibliotek, wywalać wszystko, co jest po prostu zbędne, czyli im mniej, tym lepiej. Druga rzecz, jeżeli chodzi o secure by design, to jest używaj ochrony na wielu warstwach i to jest dość istotne. O tym będziemy opowiadali w kolejnych aspektach. Chodzi o to, aby weryfikować przynajmniej na 2 poziomach, czyli na poziomie na przykład wprowadzania danych, a potem na poziomie autentykacji czy weryfikacji. Natomiast tak mówię, to będzie zależało od kilku rzeczy, które będziemy dalej opowiadali. Kontroluj problem jeszcze przed jego pojawieniem się, to w szczególności chodzi o obsługę jakichś błędów, to znaczy, że jeżeli ktoś próbuje coś przekazać, to ty staraj się to przechwycić i w ten sposób się zabezpieczaj. Oczywiście ja tu podaję tylko jakieś pojedyncze przypadki bezpieczeństwa, o które będę za chwilę bardziej rozwijał. Chodzi o samą ideę tego, aby kontrolować przed wystąpieniem jakiegokolwiek jeszcze problemu. Jeżeli my jesteśmy w stanie przewidzieć jakiś problem typu, że zabraknie nam miejsca albo że ktoś będzie próbował zmienić jakiś parametr, to spróbujmy
ten problem wychwyci, zanim się w rzeczywistości pojawi. Dobra, kolejna rzecz, unikać zaciemniania jako kontroli bezpieczeństwa. Tu przede wszystkim też chodzi o to, aby ktoś nie traktował przykładowo, że on nie udostępni kodu źródłowego, bo to jest jakaś warstwa bezpieczeństwa. Oczywiście fajnie, jeżeli nie udostępniamy takiego kodu źródłowego, natomiast istotne jest to, aby to nie było kwestią, że w ten sposób się chronimy przed jakimiś atakami, że ktoś nie widzi, co ja tam złego narobiłem, więc po prostu tego nie udostępniam. A więc nie powinniśmy zaciemniać. Jest to dość istotne, jeżeli chodzi o kwestię projektowania. Raz. I mam coś takiego, prostota bezpieczeństwa i centralizacja. To bardzo fajnie się sprawdza przykładowo, jeżeli centralizujemy biblioteki. Wydaje się, że to jest dość proste, oczywiste, ale w praktyce rzadko kto to centralizuje. Nawet jak byłem na spotkaniu OWASP Polska, to było takie pytanie, czy co robić w przypadku mikrousług, jak to centralizować, jak różne mikrousługi mogą korzystać z jednego źródła bibliotek, czy jeżeli mamy parsowanie jakichś danych, żeby to było scentralizowane, a nie jest tak, że każda mikrousługa żyje własnym życiem. No i mamy drugą sekcję, czyli Secure by Default. I tutaj mamy ustal bezpieczne wartości dla środowiska. Jest to bardzo ciekawy przypadek. Trochę o tym przypadku wspomnę przy omawianiu jednego z projektów. Kolejna rzecz, stosuj zasadę minimalnych uprawnień. Czyli, ale tu też nie chodzi o to, żeby komuś w ogóle nadać minimalne uprawnienia, ale też, żebyśmy je kontrolowali. I tutaj jest taka w ogóle zasada, gdzie my przy audytach były wykazywane takie różne rzeczy. Tam było wskazywane, że nasza aplikacja, pomimo tego, że nasza aplikacja jest instalowana w jakimś środowisku, ona powinna to środowisko kontrolować. To znaczy, oprócz tego, że my dostarczamy aplikacje typu, nie wiem, jak Joomla, jak Drupal, taką jak nasza, która się nazywa ETForce, to ta aplikacja powinna kontrolować środowisko, w którym jest, tak? A więc tutaj stosuje się zasady minimalnych uprawnień, a więc my powinniśmy sprawdzić, czy to środowisko, na którym się znajdujemy, rzeczywiście posiada minimalne uprawnienia, te, które są dla nas niezbędne. Oczywiście kolejny, nie ufaj usługom zewnętrznym. To jest dość oczywiste, chodzi o to, żeby na usłudze zewnętrznej nie robić żadnych weryfikacji, czy to poświadczeń, czy weryfikacji tych danych, które on przekazuje, żeby on sam sobie nie weryfikował tych danych, które do nas przekazuje. Oczywiście, tak mówię, ja opowiadam tylko o jednym przypadku, natomiast chodzi tu o zasadę ogólną, którą potem rozwinę. I rozdzielaj obowiązki. Tutaj jest dość istotne, aby osoby, które posiadają różny poziom uprawnień, różny poziom weryfikacji, aby one te obowiązki miały rozdzielone. Przykładowo puszczamy sobie zmianę do systemu, to dobrze, żeby dwie różne osoby te zmiany weryfikowały. Tak samo jest dla kluczowych zmian w konfiguracji, aby to było jedna osoba wprowadza, druga to weryfikuje. No i poprawnie naprawiaj błędy bezpieczeństwa, ale wiadomo, że potrafimy poprawiać nawet dziesiątki razy ten sam błąd. Dobra, tutaj może trochę więcej widać. Czy bezpieczeństwo się opłaca? I tak naprawdę będę chciał troszeczkę o tym opowiedzieć, dlatego że z perspektywy bezpieczeństwa, kiedy my o tym myślimy, to sądzimy, że każda aplikacja powinna być bardzo bezpieczna. Natomiast praktyka pokazuje zupełnie coś innego. To znaczy, mogłoby się wydawać, że coś, co jest bezpieczne, jest od strony biznesowej lepiej sprzedawalne. Albo można by sądzić, że jeżeli coś nie jest bezpieczne, to nie będziemy stale w stanie tego sprzedawać. Można by pomyśleć, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo jest pewnym atutem, które na pewnym etapie da nam przewagę nad konkurencją. Ale w praktyce wygląda to trochę inaczej. Tutaj widzę, chyba są czcionki już bardziej czarne, więc lepiej są widoczne. Są pewne takie skutki opłacalności. Ja postaram się o takich bardzo trzech krótkich historiach powiedzieć. One tak naprawdę przede wszystkim dotyczą sprzętu i to tak naprawdę routerów.
I to bardzo szybciutko postaram się przeczytać. Zachęty rynkowe nie wydają się obecnie być zgodne z celem polegającym na radykalnym ograniczeniu zagrożeń powodowanych przez zautomatyzowane i rozproszone ataki. Twórcy produktów, producenci, dostawcy są zmotywowani do zminimalizowania kosztów i czasu wprowadzania produktów na rynek, a nie do budowania bezpieczeństwa. I to powiedział w maju 2018 roku rząd USA, mówiąc o bezpieczeństwie tak naprawdę urządzeń końcowych, domowych, ale też tanich urządzeń sieciowych dla średniego sektora. To znaczy rząd stwierdził, że po prostu biznesowo się to nie opłaca, że te firmy, ci producenci nie są zmotywowani do tego, aby to bezpieczeństwo o nie dbać. Tutaj jeszcze była taka druga wypowiedź. W tym wypadku rząd niemiecki wdrożył system oceny bezpieczeństwa routerów w 2015 roku, dlatego że oni byli zmęczeni, że te routery w ogóle są o beznadziejnym poziomie bezpieczeństwa. No i oni postanowili zrobić coś takiego, że stworzyli taką listę kontrolną. Jeżeli router ma taką listę kontrolną, to sprawdzamy, czy każdy router spełnia tam jakieś wymagania. Jeżeli tak, to on dostaje gwiazdeczki. Jeżeli gwiazdeczki, to jak ktoś kupuje, to przy każdym routerze jest ilość gwiazdeczek. Im więcej gwiazdeczek, tym router jest bezpieczniejszy. Problem polega na tym, że te oznaczenia były dość słabe i jeżeli router posiadał informację o tym w środku, że się pojawiła nowa wersja, to praktycznie to był router, który miał wszystkie gwiazdki. No i co z tego, skoro i tak użytkownicy, jak już skonfigurowali ten router, to oni się nie logowali do niego miesiącami. I się okazuje, że szczytem bezpieczeństwa, które można by było oczekiwać, to, że ten router nas poinformuje o tym, że pojawiła się nowa aktualizacja. Natomiast nie było takiej potrzeby wymuszania tego na producentach. Się okazało, że po wprowadzeniu tej checklisty poziom bezpieczeństwa się nie zwiększył. A ludzie tak kupowali routery z różnymi gwiazdkami. No i tu jest jeszcze ostatni taki element. To jest w czerwcu jeden z takich czołowych osób, które się zajmują technologiami, napisał: czerwcu 2017 roku. Hasła dla około 15 na 100 urządzeń nigdy nie zostały zmienione z wartości domyślnych. Wystarczy 5 najpopularniejszych par nazwa i hasła, by uzyskać dostęp administratora do jednego na każde z 10 urządzeń. I to pokazuje, że tak kluczowe urządzenia, i tu nie myślimy tylko o urządzeniach typu routery domowe, ale też o urządzeniach typowo dla średnich firm, się okazuje, że one są naprawdę o niskim poziomie bezpieczeństwa. Ale to była kwestia urządzeń, natomiast zobaczmy, jak to trochę jest na tym rynku software'owym, bo ja tym rynkiem software'owym, open source'owym zajmuję się 10 lat, tak naprawdę wszystko, co jest wokół aplikacji webowych, które chociaż trochę mają open source'a, znam praktycznie na wylot, więc o większości tych projektów open source'owych mogę opowiadać. Natomiast to jest taka krótka, prawie że oczywista zagadka, to ja może przeczytam, bo to niewiele widać, ale pewnie większość będzie od razu wiedziała, co to za aplikacja. Od strony bezpieczeństwa używa funkcji zmiennych globalnych na poziomie PHP JavaScriptu, nie korzysta z centralizacji bibliotek na warstwie PHP JavaScriptu, nie stosuje się do standardów projektowania, takich jak PSR, MVC, OWASP, ASVS. Nie stosuje się do standardów bezpieczeństwa, czyli niepoprawnie filtruje requesty. Dodatki nie przechodzą odpowiedniego audytu jakości bezpieczeństwa. Teraz taka jakby podpowiedź, która może by powiedziała, co to za aplikacja. Aplikacja stworzona z ponad 500 tysięcy linii kodu. Całkiem spora. Aplikacja zawiera ponad 10 tysięcy błędów, takich weryfikowanych przez narzędzia, które analizują statycznie kod. Jeżeli chodzi o poprawność, o wydajność, o przejrzystość, jest rozwijana przez niewielki zespół. Ma ponad 13 tysięcy gwiazdek na GitHubie, z tego 8 tysięcy forków. No i coś, co na pewno już wam podpowie, ponad 24 miliony stron www z niej korzysta. Co to za aplikacja? WordPress, tak? I w czym jest problem? No bo przecież WordPress jest aplikacją używaną przez 33% witryn na całym świecie, a ponad 66%
witryn, które używają CMS-ów. A więc dlaczego aplikacja, która pod każdym kątem bezpieczeństwa nie spełnia podstawowych wymagań, jest aplikacją popularną i każdy, który w ogóle cokolwiek mówi o WordPressie, i tutaj jest jedna z takich opinii, bo tak naprawdę szukałem krytycznych opinii odnośnie bezpieczeństwa w WordPressie i powiem szczerze, nie znalazłem. Tak można było znaleźć jakieś tam pojedyncze wpisy gdzieś w odmentach jakichś starych blogów, ale większość firm, które się zajmują hostingiem, czyli troszeczkę zżyją z tego, że uruchamiają tą aplikację u siebie, czyli mają z tego jakąś korzyść biznesową, to piszą w 95% dosłownie coś takiego. Mimo że żaden system zarządzania treścią nie jest w 100% bezpieczny, WordPress posiada wysokiej jakości aparat bezpieczeństwa dla podstawowego oprogramowania, a większość włamań jest bezpośrednim wynikiem zaniedbań webmasterów, którzy nie przestrzegają podstawowych, najlepszych praktyk bezpieczeństwa. Podam taki przykład w ogóle, który był chociażby związany z WordPressem. Było to, że tam było takie uruchomienie takiego pliczku, które wywoływało DOS-a, czyli powodowało zawieszenie całkowicie serwera. No i zamiast poprawić ten pliczek, wystawić fixa, to WordPress mówił przez kilka miesięcy, ale czemu wy na warstwie www nie zablokujecie w ogóle dostępu do tego pliczka, bo to jest WP admin, tam w ogóle nikt nie powinien mieć dostępu. I to jest takie podejście do bezpieczeństwa WordPressowe, oznaczające, że kurczę, jak nas nie zmuszą, to nic nie zrobimy. Przy czym trzeba pamiętać, że to jest kilkuosobowy zespół. Jak się w ogóle patrzy na GitHuba, to tam komity tak naprawdę, jeden człowiek daje 50 komitów w miesiącu, dwóch pozostałych daje około 20 komitów w miesiącu, a potem to są kilka osób, które daje pojedyncze komity. Czyli tak naprawdę mała firmka, która stworzyła oprogramowanie dla 20 milionów witryn na świecie. I tutaj pojawia się takie pytanie, czy w ogóle, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, czy ono jest nam potrzebne do biznesu? To nawet troszeczkę ja się zastanawiałem, dlatego że od strony bezpieczeństwa ja poświęciłem, jeżeli chodzi o firmę, o zespół, naprawdę mnóstwo czasu, można by powiedzieć, że średnio 15-20% w miesiącu. My się zajmujemy tylko bezpieczeństwem i podnoszeniem tego bezpieczeństwa. I doprowadziliśmy do takiej dziwnej rzeczy, że przechodząc przez kilkanaście audytów rocznie, gdzie na przykład podam prostą rzecz, że jeżeli uruchamiamy naszą aplikację na serwerze www, to my musimy sprawdzić, czy ten serwer www jest w prawidłowej konfiguracji, tak jak na przykład sprawdza to WordPress, bo nie wiem, czy wiecie, co sprawdza WordPress przy instalacji. Tylko to, czy jest wersja PHP prawidłowa, tak? Ewentualnie sprawdza połączenie do bazy danych, ma tam jeszcze 5 parametrów. U nas, jak odpala się instalację aplikacji, sprawdzamy ponad 130 parametrów. I teraz pokażę, jaki jest tego efekt. Efekt jest taki, że w momencie, kiedy ktoś próbuje zainstalować naszą aplikację, a żeby pokazać, jaka to jest skala, średnio zarejestrowanych produktów, czyli te, które przeszły przez rejestrację, mamy między 30 a 50 dziennie. A więc jest jakiś odsetek, których jeszcze nie mierzymy, którzy nie przeszli tej konfiguracji, dlatego że my wymagamy, aby ta aplikacja była prawidłowo zainstalowana. Tak, że jeżeli są jakieś parametry w PHP, które są nieprawidłowe, na przykład, nie wiem, można uruchamiać shella z poziomu PHP, to my mówimy, nie, gościu, zmień konfigurację, bo to jest niebezpieczne. I nagle się okazuje, że wprowadzanie takich reguł bezpieczeństwa, które niby powinny pomóc pokazać od strony biznesowej, że produkt jest fajny, warto w niego zainwestować swój czas, swoje pieniądze, okazało się od strony marketingowej zbędne. Tak naprawdę przypuszczam, że gdybyśmy w ogóle pominęli warstwę bezpieczeństwa przez ostatnie 5 lat budowania produktu, to bylibyśmy w o wiele lepszym takim marketingowym miejscu niż jesteśmy obecnie. I nawet cokolwiek, ktokolwiek by napisał, bo tu nie chodzi o WordPressa, bo ja jako tak WordPressa bardzo lubię, bo to, czy mówimy o WordPressie, o Joomla, o Drupalu, czy o projektach takich Magento i tak dalej, przecież poziom bezpieczeństwa Magento jest tragiczny. Tak? A został kupiony przez Adobe za 1,350 mld dolarów w tym roku. A więc to pokazuje, że istotą jest to, aby budować produkty, które się podobają, a bezpieczeństwo przez wiele lat było na takim szarym końcu. Tak naprawdę dopiero coś, co się zmienia, to jest to, co widzimy, co weszło troszeczkę z RODO, dlatego że
pierwszą karą, którą zauważyliśmy, która jest efektem tego, jak niski poziom zabezpieczeń był nieadekwatny do danych, które mieliśmy, to był atak na Morele, w którym otrzymali 3 miliony tam kary, ale proszę zobaczyć, że to był moment, w którym jakiś urząd miał już podstawowe kompetencje do tego, aby wykazać, że ich poziom bezpieczeństwa, pewnie nie przeszło to audytu, tylko na podstawie papierów, które dostali, wykazali, że ten poziom bezpieczeństwa był za niski. A więc jest takie małe światełko w tunelu mówiące o tym, że za chwilę może to bezpieczeństwo będzie miało znaczenie, bo na chwilę obecną strony takiej marketingowej nie ma. Oczywiście są produkty takie końcowe, które, jeżeli mówimy na przykład o WAF-ach, gdzie to bezpieczeństwo jednak ma znaczenie. Ale tak naprawdę większość produktów w ogóle to, czy to bezpieczeństwo ma na średnim, niskim, wysokim poziomie, nie ma znaczenia. Czasami my podczas przetargu czy rozmów z klientami pokazywaliśmy jakiś, to jest właśnie to, co tam było napisane, że WordPress ma na przykład 10 tysięcy błędów, ale my mamy konkurencyjny produkt CRM-owy, na przykład tam Suite CRM, albo Sugar CRM, albo Vitager CRM i my możemy pokazać na przykład, że w analizie statycznej tamten produkt ma 25 tysięcy błędów, a my mamy 0. Dlaczego? Bo przez rok czasu poprawialiśmy każdą linijkę kodu i robiliśmy refaktoryzację, aby wznieść to na wyższy poziom. I cały czas się zastanawiam, czy tego nie zrobiliśmy aż za bardzo, tak? Czy rzeczywiście takie podejście do bezpieczeństwa jest dobre, ale to jest jedyny sposób, aby zacząć w ogóle myśleć o WASP-ie w sposób prawidłowy. Mówimy o WASP-ie, czyli ASVS-ie, ja to sobie tak nazywam po polskiemu, natomiast chodzi o budowanie aplikacji w sposób bezpieczny. I pierwszą taką rzeczą, bo my jako firma mieliśmy przeogromne problemy. Nas przez długi okres czasu audytowała jedna z najlepszych firm w Polsce, czyli Securac, czyli Securitum, który stoi za Securaciem. W ogóle jak się wpisze Yeti Force i audyt, to zobaczycie jeden z tych audytów u nich na stronie. To był chyba pierwszy raport bezpieczeństwa, który ktokolwiek opublikował, taki dokładnie pokazujący krok po kroku poszczególne elementy tego audytu. My takie audyty przez ostatnie 2 lata mieliśmy ich prawie 20 i wykonywały nam to 3 różne firmy, ale przede wszystkim wykonywał nam to Securac. My jak robiliśmy wdrożenie do PZU razem z PWC, to najpierw nas PWC przemiliło, jeśli chodzi o security, a potem PZU. I tak naprawdę dopiero wtedy zaczęliśmy się interesować bezpieczeństwem, dlatego że przy tych audytach wyszły jakieś podstawowe rzeczy i sobie zdaliśmy sprawę, około 2,5 roku temu, kurczę, my się na tym nie znamy. Trzeba do tego trochę inaczej podejść i zaczęliśmy inwestować czas, pieniądze bezpośrednio w bezpieczeństwo. Wcześniej inwestowaliśmy w jakość, natomiast to bezpieczeństwo weszło troszeczkę na wyższy poziom niż ten standardowy, dlatego że jak audytuje was jedna z najlepszych firm w Polsce, bo jednak Securitum jest jedną z najlepszych firm w Polsce, bo to są czyści praktycy, to oni praktycznie każdym razem wynajdują podatności. I teraz jest taki problem, że my mając funkcjonalności 80, znaleźli w jednym miejscu podatność, to znaczy, że ona występuje w wielu miejscach i musieliśmy poprawić wiele rzeczy. I przykładowo pierwszą rzeczą, którą musieliśmy zrobić, to centralizacja wszystkich bibliotek. I można podzielić, że mam biblioteki do PHP i do JavaScriptu. Do PHP używam Composera, do JavaScriptu używam Yarna. I teraz w jednym miejscu, dzięki temu, że to uporządkowaliśmy, to mamy 5 zewnętrznych narzędzi, które nam weryfikują, czy do jakiejkolwiek biblioteki istnieje podatność i jeżeli tak, to nam pokazuje, w jakiej wersji została ta podatność naprawiona. Czyli rozwiązując te problemy opisane w OWASP-ie, bo właśnie OWASP mówi o tym, jak bezpiecznie budować aplikacje, zaczynamy rozwiązywać podstawowe problemy bezpieczeństwa podczas budowania aplikacji. I w ogóle ten OWASP w wersji 4 mam w języku polskim, więc jak ktoś napisze do mnie na LinkedInie lub gdziekolwiek, to mogę podesłać, bo chyba OWASP Polska nie wydało tego jeszcze w wersji polskiej, chyba wydali w wersji 3.1, z tego co pamiętam, ostatnią wersję. Ale oprócz tego, że mam OWASP-a w języku polskim, ASVS-a mamy nowo, wyszedł 2 tygodnie temu czy 3 tygodnie temu API Security OWASP,
ale mamy też tam punkty kontrolne, ocena ryzyka OWASP-a, także mamy chyba ze 6 takich dokumentów w języku polskim aktualnych i chętnie możemy się podzielić. Dobra, tak w ogóle OWASP ma takich 14 głównych punktów, ale można by to podzielić na dwie sekcje. Tak naprawdę punkt pierwszy, który mówi o architekturze oraz pozostałe punkty, które nam mówią o tym, jak to weryfikować. Dosłownie. Dlatego, że punkt pierwszy omawia praktycznie wszystkie te punkty, ale pod względem projektowania. Nawet za chwilę pokażę taki przykład. Natomiast OWASP jest takim dokumentem, który ma kilkaset stron, nie pamiętam tam, 150-200 stron i on dokładnie opisuje, jak budować aplikacje, więc jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jak zaprojektować Secure by Design i Secure by Default, to właśnie OWASP to nam mówi. Ale mówimy tu o budowaniu aplikacji, zaraz opowiem trochę na warstwie sprzętu i pozostałych całego stosu, który możemy sobie uruchomić. Natomiast tak jak mówię, można to podzielić na dwie części. Pierwsza część to jest architektura i ta architektura jest podzielona właśnie na te 14 takich podsekcji i to są te same podsekcje, które potem tam mamy. Natomiast teraz pokażę, jak to wygląda od strony architektury, czyli ta pierwsza sekcja, którą nam opowiada OWASP na jakimś przykładzie. I tutaj mamy punkt 1.4 od strony architektury, jeżeli chodzi o OWASP-a. Wymagania architektoniczne dotyczące kontroli dostępu i tutaj mam sprawdź, czy zaufane punkty kontaktowe, takie jak bramy kontroli dostępu, serwery i funkcje bez serwera, wymuszają kontrolę dostępu. Nigdy nie wymuszaj kontroli dostępu na kliencie. Wcześniej był problem na tym, polegał na tym, że ludzie mając tylko taki punkt, a nie mając takiej jakby checklisty sprawdzającej tej OWASP-owej, to każdy sobie interpretował to na swój sposób. I rodziły się z tego bardzo duże problemy, dlatego że ktoś mówił, że on spełniał jakieś wymaganie, a tak naprawdę on tego wymagania to może tylko przeszedł. Chociaż tak naprawdę firm, które wdrażały tego OWASP-a jest niewiele. Ja znam może kilka banków, dwie firmy ubezpieczeniowe, przynajmniej to, co ja usłyszałem i wiem, że Allegro tam w jakimś niewielkim zakresie to wdrażał, dlatego że to jest bardzo skomplikowane, żeby wdrażać takie OWASP-a, w szczególności OWASP-a w dużym zakresie. Sama centralizacja bibliotek, o której mówiłem, zajęła nam, nie pamiętam, ale ponad 6 miesięcy. Bo proszę sobie wyobrazić, my mieliśmy aplikację, która miała prawie 2 miliony linii kodu i po wydzieleniu wszystkiego tych bibliotek, usunięciu zbędnych, zaktualizowaniu do najnowszych wersji, zostało nam 317 tysięcy linii kodu w korze. Wszystko pozostałe zostało wydzielone na zewnątrz. Pamiętać, że biblioteka, która była w trzech różnych miejscach, w trzech różnych wersjach, trzeba było to uporządkować. A więc spełnienie choćby jednego punktu OWASP-owego od strony budowania bezpiecznej aplikacji pod względem architektury, to jest kupa roboty. Samo to, aby wyeliminować, my jesteśmy forkiem Witeigera. Witeiger to jest taki system CRM-owy, on był forkiem Sugara, bo te projekty open source'owe potrafią się tak forkować w nieskończoność. Natomiast problem polega na tym, że jak my 5 lat temu zrobiliśmy forka, to jak wrzuciliśmy do systemu, do kiedyś to się nazywało Sensio Labs, teraz to się nazywa Symfony, jeżeli chodzi o narzędzie do analizy statycznej kodu, okazało się, że na starcie mieliśmy 35 tysięcy błędów. Po 2 latach, tak jak mówię, zostało 0. Ale to były 2 lata ciężkiej pracy, żeby to osiągnąć. I obecnie nie ma aplikacji, oprócz Symfony i kilku małych projektów, które w 100% spełniają te punkty kontrolne. Dobra, a teraz jak to, bo opisałem, jak OWASP opisuje wymagania od strony architektury. Natomiast tu jest od razu podpowiedź OWASP-a mówiąca, słuchajcie, dobra, tam powiedzieliśmy mniej więcej, na co macie zwracać uwagę, ale wiemy, że i tak możecie to zignorować, a więc tu od razu macie taką checklistę, która dokładnie mówi, przynajmniej to musicie sprawdzić, bo jak tego nie sprawdzicie, to jest lipa, nie? Oczywiście wiadomo, że dla każdego systemu należy to niezależnie zweryfikować, bo nie wszystkie punkty będą dotyczyły naszego projektu. Ale można powiedzieć, że dużej części projektów to dotyczy i tutaj mamy od razu sprawdź, czy aplikacja wymusza reguły kontroli dostępu na zaufanej warstwie. I takich punktów tutaj mamy kilka, praktycznie 10. I każdy dotyczy czegoś. Na przykład sprawdź, czy aplikacja lub framework wymusza silny mechanizm anty-CSRF. Powiem wam szczerze, WordPress CSRF-a nie ma, Witeiger CSRF-a nie ma, Joomla CSRF-a nie ma, przynajmniej ostatnio nie miała, chyba że coś przyszło. Drupal CSRF-a nie miał,
A więc CSRF to jest takie zabezpieczenie, które mniej więcej zabezpiecza przed tym, że jak wejdziemy na jakieś forum i to forum będzie miało przycisk taki zhakowany, że jak jesteśmy w drugiej zakładce zalogowani do naszego CRM-a jako administrator i można na przykład, to też oczywiście nie powinno być, można takie rzeczy robić, że za pomocą adresu, jak go odpowiednio wywołam, mam taki przycisk w panelu, że mogę utworzyć nowego usera, to tak naprawdę, nie mając dostępu do aplikacji, bo ona może być nawet za NAT-em, klikając w to forum, będąc zalogowanym, odpala nam CRM-a, na którego jesteśmy zalogowani i on tworzy nam usera. I ochrona CSRF-owa mówi, nie człowieku, to zapytanie przyszło w ogóle nie z tej strony, z której powinno, czyli ta strona nie jest zaufana i on ją odrzuca. A większość aplikacji w ogóle nie ma takich zabezpieczeń. Tak? Przy czym tylko dodam, że zabezpieczenia CSRF-owe dotyczą momentu, w którym jesteśmy już zalogowani do aplikacji. Dobra, i oni tutaj stworzyli takie punkty kontrolne, to znaczy, dobra, masz tam od strony architektury napisane, na co zwracaj uwagę, natomiast tu mam od razu takie punkty, oprócz tego oczywiście mam wskazanie punktów dotyczących samego numeru błędu, który będzie się pokazywał na liście błędów, tej centralnej liście, natomiast tutaj jeszcze mamy takie trzy poziomy, o których chwilę wspomnę, bo te trzy poziomy są bardzo fajne. Dobra. I tutaj oczywiście ja to tylko tak bardzo szybko opiszę. Były takie trzy poziomy i właśnie miałem taką dyskusję właśnie z człowiekiem z Allegro. I on mówi, słuchaj, przyszli do nas, zrobili nam audyt. Taki black boxowy, nie? Bo nam kontrolowali naszego OWASP-a SVS-a. No ale no, jak to blackboxowy? No przecież my im nie damy dostępu do aplikacji. No gdzie tam? No zwołamy firmę, robi nam audyt, wykazuje błędy, my je naprawiamy, pokazuje, które błędy spełniamy. Natomiast OWASP mówi dość jasno, robi takie trzy poziomy, mówi, słuchaj, no poziom pierwszy to jest taki w ogóle, że jeżeli masz aplikację i masz hakera, przepraszam za wyrażenie, idiotę i on się potrafi włamać, to znaczy, że jest coś nie tak i to jest taki poziom, gdzie jeżeli www, na którą ktoś nie wchodzi, to ty właśnie taki poziom na poziomie pierwszym możesz mieć, uruchomić. Natomiast jeżeli włamanie na twoją stronę nie wymaga żadnej pracy, żadnej dodatkowej wiedzy, standardowe narzędzia po prostu się potrafią w to włamać, to znaczy, że twoja aplikacja jest właśnie na poziomie pierwszym. I na tym poziomie pierwszym OWASP napisał bardzo fajną rzecz. Nawet ją dosłownie zacytuję. Poziom pierwszy to jedyny poziom, który jest całkowicie możliwy do przetestowania testami penetracyjnymi przez ludzi. Wszystkie inne wymagania dostępu do dokumentacji, kodu źródłowego, konfiguracji osób zaangażowanych w proces rozwoju. Jednak nawet jeżeli poziom pierwszy zezwala na testowanie black box bez dokumentacji źródła, nie jest to skuteczne zabezpieczenie. Czyli jeżeli ktoś wam robi audyt, na przykład tak jak nam robią firmy zewnętrzne, to one muszą robić audyt, mając dostęp do dokumentacji, mają dostęp do kodu źródłowego. Dlatego, że według OWASP-a na poziomie pierwszym praktycznie nie powinieneś go przejść, jeżeli ty nie udostępnisz komuś tej dokumentacji. Oczywiście możesz tam w jakimś przypadku tego nie udostępnić, ale w ogóle OWASP tego nie zaleca. A poziom drugi i trzeci mówi, trzeba mieć dostęp do wszystkiego, tak? To jest nawet tak, że na poziomie drugim powinniśmy mieć dostęp do dokumentacji oraz dostęp do kodu źródłowego, a poziom w ogóle trzeci mówi, że ty powinieneś mieć dostęp do dokumentacji i kodu źródłowego na wszystkich, na całym stosie technologicznym, na którym ta aplikacja jest uruchomiona. Nie tylko do samej aplikacji, ale do wszystkiego, co tam jest. Jeżeli mają cię weryfikować pod kątem prawidłowego zbudowania bezpieczeństwa zgodnie z OWASP-em ASVS. Ja już patrzę, jak mam czas, 35 minut, więc jeszcze 10 minutek, dobra. A więc OWASP, jeżeli chodzi o takie Secure by Design i Secure by Default, jest bardzo fajnym taką checklistą pozwalającą nam budować aplikacje zgodnie ze standardami. I tak mówię, tych dokumentów OWASP wypuścił kilka. Jeden z nich właśnie jest ten OWASP ASVS w wersji czwartej. Dobra, ale jeszcze mamy taki drugi, który ja sobie nazywam CIS Controls i CIS Benchmarks. I to są takie narzędzia, które takie można podzielić na dwie części. Pierwsza część to są takie listy kontrolne.
I to są takie, ja dosłownie to przeczytam, to jest lista wysoce skutecznych działań, które stanowią punkt wyjścia dla każdego przedsiębiorstwa, który chce poprawić swoją cyberobronę przed najbardziej rozpowszechnionymi i niebezpiecznymi atakami. I o ile OWASP BSVS dotyczył budowania własnej aplikacji, o tyle CIS Standards wypuściło dokumenty mówiące, jak twoje cały stos technologiczny, oni tam mają ponad 140 rozwiązań, takich jak MySQL, Postgres, kilka serwerów Linuxowych, Windowsowych, Apache i tak dalej. Oni dostarczają dokumenty, które mówią, człowieku, zobacz, jak to powinno być prawidłowo skonfigurowane. I w ogóle każda firma, która zaczyna robić coś, co się nazywa Secure by Design, oni powinni pobrać te dokumenty dla każdego swojego rozwiązania, które posiadają, i sprawdzić, czy ich podstawowa konfiguracja jest zgodna z tym, co już wypracowały firmy z całego świata, przy czym podam, że to wszystko jest bezpłatnie dostępne. To się wchodzi na stronę i się po prostu pobiera, więc to nie jest coś, za co trzeba płacić. Co prawda ta firma udostępnia takie specjalne skrypty, na przykład na Linuxa, gdzie one same sprawdzają, które punkty spełniamy, które ich nie spełniamy, natomiast są to już narzędzia płatne. I pierwszą częścią, którą mamy, to takie listy kontrolne. I te listy kontrolne zostały przygotowane w 20 takich sekcjach. Ja dosłownie przeczytam kilka, aby zrozumieć problem, jaki rozwiązują te listy kontrolne. Na przykład inwentaryzacja autoryzowanego i nieautoryzowanego sprzętu, inwentaryzacja autoryzowanego i nieautoryzowanego oprogramowania, ciągłe zarządzanie podatnościami i tak dalej. Ochrona przed programami i kodami złośliwymi, ograniczenie kontrola portów, protokołów i usług sieciowych. Można by powiedzieć, że jak firma weźmie sobie, pobierze te wszystkie dokumenty i zacznie sobie sprawdzać, czy oni spełniają te podstawowe założenia bezpieczeństwa, to ona będzie wiedziała, że ona jest bezpieczna by default, tak? Czy co jest do poprawy? Oczywiście żadna firma tego nie robi, przynajmniej większość firm tego nie robi. Pamiętam, jak brałem udział w dwóch bardzo dużych projektach, gdzie na szczęście mieliśmy zapisane, że tam było budowanie bardzo złożonej replikacji master-master i tam trzeba było skonfigurować te serwery i było z tym wiele problemów. Natomiast na szczęście partner, z którym my startowaliśmy, miał zapisane, że za konfigurację serwerów odpowiadał klient. Dlatego, że klient to był bardzo duży i miał własne środowisko. I my tylko napisaliśmy, że klient powinien skonfigurować serwery zgodnie ze standardami CIS. Co się okazało? Klient machnął ręką, tak? Dlatego, że to są bardzo trudne rzeczy. Administrator, żeby wziął teraz taki dokument, który zawiera dla, nie wiem, Debiana na przykład 200 pozycji, zweryfikował, czy na pewno to wszystko jest, ludziom się nie chce. I oczywiście są firmy, które to robią, na pewno banki w jakimś tam zakresie to realizują, ale ja tu pokazuję, że ten problem bezpieczeństwa jest straszny. Dlatego jest straszny, że nikt nie jest za to karany. Co innego się robi teraz z RODO, dlatego że z RODO jest tak, że ludzie zaczynają być karani. Teraz właśnie było z tym laptopem z uczelni, się okazało, że on nie był szyfrowany i właśnie to był też jeden z czynników, dla których oni otrzymali ogromną karę. A więc oczywiście w kontekście RODO widać poprawę, że to bezpieczeństwo ma znaczenie, ale tak naprawdę te same przepisy są potrzebne w kontekście bezpieczeństwa, bo to jest tak, że duży producent wypuszcza jakiś sprzęt typu czajnik, tak, w milionach sztuk, on się komunikuje po darmowym Wi-Fi i nagle się okazuje, że on jest dziurawy jak ser szwajcarski, albo gościu sobie na YouTubie wyłącza hulajnogi, które jeżdżą, tak? I nie ma odpowiedzialności, żadnej nie ma odpowiedzialności. A więc dopóki nie będzie tej odpowiedzialności takiej odgórnie nałożonej, to niestety to bezpieczeństwo będzie kosztem, nie inwestycją. To jest po prostu koszt i każdy producent podchodzi do tego w bardzo, bardzo zły sposób. Dobra. Oczywiście tutaj są takie kontrole niezbędne według tych standardów CIS-owych, nie będę o nich opowiadał. Kontrole podstawowe też nie będę opowiadał. Ostatnie praktycznie dwa slajdy. I tutaj mamy jeszcze te benchmarki. To te CIS controls to były takie listy kontrolne do tego, co wszystko w firmie mamy, ale pod kątem właśnie na przykład, czy w twojej firmie występują, ktoś próbuje się włamać, tak? I co ty z tym zrobić? To są raczej takie listy kontrolne. Natomiast te benchmarki, one służą raczej jako najlepsze praktyki. Na przykład w benchmarkach mamy 140 technologii, takie jak właśnie wspomniałem o Apache, o MySQL-u, o Linuxie, o
o dosłownie 140 technologiach i tam jest dokładnie napisane. Człowiek zobaczy, czy na przykład ktoś nie używa, nie przechowuje jak haseł w postaci jawnej tam w tym i tym miejscu, tak? Zobacz, czy na przykład w MySQL-u root ma ustawione jakieś inne hasło, jest zmienione na innym porcie i tak naprawdę nie jest to root, tylko inny użytkownik. A więc jest tam mnóstwo takich gotowych punktów, które każdy, który zajmuje się administracją, powinien dosłownie przejść i to znaczy, że on jak je poprawił, to ma podstawy bezpieczeństwa właśnie załatwione, dlatego że te konfiguracje dla każdych z tych systemów, które są, one dokładnie mówią, jak poprawnie powinniśmy to uruchomić. I tu są takie dwa przykładowe środowiska, które pokazuję. Takie wypisałem kilka podstawowych. Konfiguracja na poziomie, tu mówimy o MySQL-u w wersji Community 5.7. Konfiguracja na poziomie systemu operacyjnego, między innymi przechowywanie baz danych, konfiguracja kont, historia poleceń. Instalacja i planowanie, między innymi zabezpieczanie kopii zapasowych, przywracanie systemu, wskazówki dotyczące nazw i haseł użytkowników. To wszystko się tam znajduje, w jaki sposób to powinniśmy budować. I dosłownie to samo dla Apache'a, na przykład minimalizacja modułów Apache, weryfikacja modułów, w tym uwierzytelnianie WebDAV proxy i oni dokładnie do każdej z tych modułów się odnoszą. Mówią człowieku, jak nie potrzebujesz jakiegoś modułu, to go wyłącz. To samo mówi o was ASVS. To są bardzo podobne standardy, tylko tutaj od razu mamy gotowe praktyki dla naszego konkretnej aplikacji, która jest popularna, którą używamy. Ale tak jak mówię, spośród 350 wdrożeń, które robiliśmy, w tym do ministerstw, do bardzo dużych firm sektora ubezpieczeniowego, do sektora energetycznego, nikt nie stosował tych standardów. Czemu? Przecież to jest gotowe. Tak, oczywiście oni w dużych zakresie weryfikowali, mieli poprawne konfiguracje, natomiast nie było takiej wewnętrznej potrzeby przechodzenia i konfigurowania zgodnie z tymi standardami takimi, ja bym powiedział, światowymi, jeżeli chodzi o konfigurację tego bezpieczeństwa. No dobra, to by było wszystko. Tak jakby tylko krótkim bardzo podsumowaniem. My troszeczkę mamy hopla na punkcie bezpieczeństwa i tak naprawdę wszystko, co robimy, staramy się robić w sposób prawidłowy. Jest nawet tak, że u nas, jak się instaluje aplikację, to weryfikujemy uprawnienia, na przykład pomimo tego, że to jest aplikacja www, taka właśnie jak Joomla, WordPress i tak dalej, my sprawdzamy konfigurację pełną MySQL-a, pełną Apache'a, pełną PHP-a, sprawdzamy, czy w odpowiednich, na przykład, czy aplikacja została wyniesiona poza public HTML. W public HTML powinny być JavaScript i obrazki. Tak, ewentualnie z 2, 3, 4 pliki, które są potrzebne dla usera, a cała pozostała aplikacja powinna być poza public HTML-em. Nie ma obecnie aplikacji www, która to weryfikuje. Tak? I to są takie rzeczy, które no, my przynajmniej z perspektywy teraz patrząc 5 lat, mamy nadzieję, że one zaczną w jakiś sposób przynosić korzyści, oprócz tego, że będziemy mogli mówić, że my jesteśmy bezpieczniejsi w jakimś tam zakresie. Jednak fajnie by było, gdyby to bezpieczeństwo mogło się przekładać na to, że jakieś, nie wiem, podmioty zaczną mówić, ludzie, pokażcie, czy wy przechodzicie w jakimś zakresie o was ASVS. Tak? Dlatego, że teraz, jak patrzymy na przetargi, nie ma w ogóle takich zapisów. Co najwyżej są takie proste zapisy, czy wy macie jakieś tam certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa, albo czy ktoś was zaaudytował. Ale najczęściej kończy się to tak, że my opowiadamy, jacy jesteśmy bezpieczni i nikt tego nawet nie weryfikuje. Mówi, o, fajnie. Dobrze by było, żeby to się w jakimś czasie zmieniło. Także jeżeli chodzi o Secure by Design i Secure by Default, polecamy OWASP ASVS dla aplikacji oraz CISA metryki oraz benchmarki dla całego stosu technologicznego. Także dziękuję bardzo. Jak są pytania, to proszę. Kilka razy mówiłeś o centralizacji bibliotek. Przychodzi mi na myśl co najmniej kilka rzeczy, które można pod tym rozumieć, czy możesz powiedzieć więcej? Nawet mogę pokazać, dlatego że my w ogóle jesteśmy projektem open source'owym, więc my w ogóle jesteśmy na GitHubie. Jak sobie wejdziemy na przykład na GitHuba i już pokażę na żywym organizmie, sobie wchodzimy, to w ogóle GitHub uruchomił coś takiego jak zakładę security. W tej security on weryfikuje, czy jakakolwiek biblioteka, którą ty masz, zawiera podatność. A żeby zobaczyć, jak dużą ilość bibliotek my mamy, to nawet pokażę, bo my, tak mówię, my mamy strasznego hopla i na punkcie porządku i na punkcie, w ogóle pokażę tą aplikację, taką konfigurację, jak u nas wygląda konfiguracja biblioteki.
wezmę sobie na środowisko testowe, tylko na szybko uruchomię. Tylko to jest środowisko testowe, więc jak ono tam wysypie, to proszę się nie przejmować. Dobra, tylko przejdę tutaj w aplikację. I mamy coś takiego na przykład, o, jak licencje. I my na przykład tutaj mamy, tak mówię, ponad 100 bibliotek i my przy każdej bibliotece mamy automatycznie pobierane z GitHuba, w jakiej, co to jest za biblioteka, w jakiej ona jest wersji, na jakiej jest licencji i w ogóle tą licencję można tu sobie przeczytać. I mamy nawet większość tych licencji przetłumaczone od razu na język polski. Tak, a więc my mamy to uporządkowane, ale są narzędzia bezpośrednio na GitHubie, takie jak tutaj wejdę w projekt i mogę sobie kliknąć bezpośrednio w link. Na przykład weźmiemy, dobra, o, to są chyba aktualizacje wszystkich bibliotek. Klikam, on mi pokazuje wszystkie biblioteki, które mam. Właśnie za pomocą tego, że my biblioteki PHP wrzuciliśmy do Composera, a biblioteki JavaScriptu wrzuciliśmy do Yarna, dlatego że Composer tylko obsługuje PHP, Yarn tylko biblioteki JavaScriptowe i w ten sposób różne narzędzia zewnętrzne nam pokazują bezpieczeństwo. I on to pokazuje nie tylko w jakiej wersji, ale też jaka wersja jest oraz to, czy wymaga to aktualizacji. I teraz pokazało, że GridStack wymaga aktualizacji, ale nie jest to podatność krytyczna, więc nie jest to krytyczne, bo inaczej by było na czerwono. I w ogóle jest tak, że jak taka podatność wychodzi, to my dostajemy maila. I też pokazuje, dlaczego bezpieczeństwo jest takie trudne, nie? Wręcz bym powiedział, nie róbcie tego, bo my dostajemy codziennie informację, że jedna ze 100 bibliotek została zaktualizowana. Codziennie musimy poświęcać czas na to, aby ten kod, który tworzymy, był wysokiej jakości. Gdybyśmy to ignorowali, to byśmy mieli więcej czasu na inne rzeczy, związane właśnie z marketingiem, związane z innymi rzeczami takimi typowo, którymi się zajmują firmy. Większość firm posiada duży zespół sprzedażowy i marketingowy, a niewielki deweloperski. U nas jest na odwrót. My mamy więcej deweloperów niż osób od marketingu i od sprzedaży. I to jest właśnie centralizacja. Dzięki temu mamy przeogromną ilość zaoszczędzonego czasu. Pokażę jeszcze tylko taką dosłownie 30 sekund. Mamy jeszcze czas, czy nie mamy? Dobra, bo na przykład to jest taka ciekawostka, bo my uruchomiliśmy przykładowo u siebie, tylko muszę tutaj cofnąć z powrotem na GitHuba. Jest w ogóle coś takiego jak weryfikacja nagłówków. Gdzie my to mamy? Security headers. A, obserwatory. O, to tu. Na przykład Mozilla wydała coś takiego, mówiąca, słuchajcie, weźcie tu, podajcie nam swoją aplikację, a my wam powiemy, w jaki sposób wy konfigurujecie swoje nagłówki HTTP. Tak? Czy one są na serwerze dobrze skonfigurowane, czy są źle. Trzeba pamiętać, że większość w ogóle nagłówków może być kontrolowana przez aplikację, nie przez serwer. Tak naprawdę wszystko, co tu mamy, jest w 90% konfigurowane przez aplikację. To aplikacja ustawia prawidłowo te nagłówki. I się okazuje, że mamy to A+, oczywiście to jest kłamstwo, tak naprawdę mamy chyba A, albo B+, dlatego że u nas A+ jest tylko strona główna, natomiast cały system jest na poziomie B+, nie spełniamy tylko CSP. I za CSP mamy chyba minus 10 punktów, tak jak mówię, tylko strona logowania to spełnia. Natomiast wszystkie inne systemy, większość systemów, takich jak WordPress, Joomla, Drupal, mają w ogóle E, czyli mają 0 punktów. Tak? My tu mamy, tak mówię, około 90, czy tam około 100 po zdjęciu tego CSP, bo CSP jest takim problemem technicznym, że nie można łączyć JavaScriptu, CSS-a, HTML-a w jednym pliku. Wszystko musi być odseparowane. Jeżeli gdziekolwiek, na przykład w HTML-u wywołujemy JavaScript, w sensie piszemy kawałek kodu JavaScriptowego, to mamy cały CSP uwalony. Tak? A więc my dopiero poprawiamy ten kod, aby rozdzielić to całkowicie w 100%. Natomiast na przykład jak uruchamiamy Salesforce'a, produkt, który jest wart 100 miliardów na rynku amerykańskim, który jest bezpośrednią konkurencją dla nas, to oni tam mają chyba B- albo C. Tak? Ale to, jak widać, to bezpieczeństwo jest jakimś, wręcz bym powiedział, że w dzisiejszych czasach tylko chwytem marketingowym. My czasem powiemy, że jesteśmy bezpieczniejsi, czasem to zadziała, ale tak naprawdę firmy w ogóle nie chcą o tym rozmawiać. Tak? Najchętniej, gdyby było można wyłączyć jakiekolwiek rozmowy, to najlepiej w ogóle nie rozmawiać o bezpieczeństwie. Są jeszcze pytania? Śmiało, proszę mówić. To dalej z pytaniem jest.
Ogólnie kudosy za bycie open source'em. Natomiast mam pytanie odnośnie tych różnych poziomów w testowaniu SVS. Mianowicie, co w przypadku, jeżeli chcielibyśmy... Znaczy w ogóle, czy jest taka możliwość, że korzystamy z jakichś rozwiązań, które nie są open source'ami i oni mają, powiedzmy, ten poziom L3, to czy wtedy automatycznie na nas też będzie się to przenosić, jeżeli wykonamy audyt i będzie wszystko OK? Bo to jest jakby część, to znaczy, której... Nasi, powiedzmy, audytorzy nie mogliby sprawdzić, tak? Czy dana na przykład nasza biblioteka spełnia. Trzeba pamiętać, że weryfikacja SVS-a robi się dla siebie. To znaczy pytanie, czy dla nas to jest wystarczające, bo tak naprawdę ani nigdzie w żadnym przetargu, ani nie ma certyfikacji OWASP-a SVS-a. W ogóle sama fundacja, cały zespół, który stoi za OWASP-em, mówi, nie ma czegoś takiego, nie możesz się certyfikować, czy jesteś zgodny z OWASP-em. To jest w ogóle wewnętrzna potrzeba. A więc można by powiedzieć, że jeżeli ktoś siebie oszuka i pokaże, że jest 100% bezpieczny z OWASP-em SVS-em, to jest bezpieczny. Jeżeli wy weźmiecie jakiś produkt zewnętrzny, który nie możecie go zaudytować, bo nie wiem, wywołujecie go tylko, a co tam w środku siedzi, wy nie wiecie, ale zapewnił was dostawca, że poziom bezpieczeństwa jest dla was akceptowany, to jest okej. Okay. Przynajmniej ja to tak widzę, tak? Okej, dzięki za odpowiedź. No to, jeszcze się pojawiło pytanie. Nie, no śmiało, proszę bardzo. Kto jest u was tak jakby inicjatorem tego wszystkiego albo odpowiedzialny? Czy deweloperzy są w to zaangażowani swoim całym sercem, czy tak jakby jest to nadzorowane przez kogoś i sprawdzane, nakładany jest obowiązek na nich poprawienia czegoś? Bym powiedział, że to jest chyba kwestią tego, jak zespół się edukuje. To jest pierwszy taki fuck up, który mieliśmy z bezpieczeństwem. I to nawet nie to, że nas kontrolowało PWC i PZU, bo oni tak naprawdę niewiele wykryli. Oni puszczali automaty, ale to nie dlatego, że oni nie mają wiedzy, oni mają przeogromną wiedzę, ale nie chcieli na to poświęcić czasu. Po prostu poświęcili na to 3 dni robocze, puścili automaty i oni niewiele wykazali. Takim krokiem, który wskazał, jak mało my umiemy, to jest to, że my wtedy do PZU musieliśmy zrobić wielobazodanowość. To znaczy musieliśmy wspierać dowolny driver bazodanowy. Wcześniej to była komunikacja napisana na sztywno zapytania do MySQL-a, ale w momencie, kiedy my braliśmy udział w przetargu, to oni nie wiedzieli, czy to uruchamiał na Postgresie, czy uruchamiał to na bazie Oracle'owej, czy na bazie MS SQL-u. Problem, wiedzieliśmy, że nie uruchamiał tego na bazie MySQL-owej, bo nie mieli do tego ludzi. A więc my musieliśmy to przepisać i wtedy my wykorzystaliśmy taki driver Y i dwójkę, taki framework i wzięliśmy z tego frameworku tylko komunikację bazodanową. I my i tam rozmawiałem z człowiekiem i mówię, słuchaj, czy my się na pewno zabezpieczamy? Tak, ten Y i w ogóle parsuje wszystkie dane i tak dalej. No i się okazało, że w ogóle nie parsowali danych. Nam się wydawało, że parsowali dane. My nawet wrzuciliśmy takiego ticketa, słuchajcie, przecież tam mogę wrzucić w nazwę tabeli cokolwiek i w ogóle ktoś SQL-a injection wywołuje. Oni mówią, no ale ludzie, przecież jak już wrzucacie do bazy, to te dane muszą być oczyszczone. I to był taki moment, w którym my sobie zdaliśmy, kurczę, sprawę, jak mało my wiemy, tak? I zaczęły się audyty comiesięczne, zaczęło się tak, że nawet my mówiliśmy niektórym klientom, na przykład do ministerstwa, mówimy, weźcie sobie budżet z 5-10-15 tysięcy i wy nas audytujcie, czy to, co my dla was zrobiliśmy, jest dobre. I to jest dość fajne, dlatego że my cały czas dostajemy jakieś takie raporty mówiące, słuchajcie, poprawcie to. I my to po prostu poprawiamy. I teraz ta popularność naszej aplikacji robi się coraz fajniejsze. Oczywiście nie taka jak WordPress czy Joomla, bo to są CMS-y, ale jeżeli chodzi o CRM-a, mamy już 35 tysięcy instalacji na całym świecie. Nagle my w ogóle sami dostajemy maile, słuchajcie, znaleźliśmy buga. I na przykład ktoś nas takim, zapomniałem jak to się nazywa, puścił takim automatem, zapomniałem tylko jak on się nazywa, chyba Owa Zap czy coś takiego. I tylko prostą konfigurację oni tam przepuścili, wykazali jakieś błędy. W teorii to nie był żaden błąd, bo to było tak, że my źle na przykład zwracaliśmy komunikat błędu. To jest tak, że to proxy weryfikowało, wywalało jakiś błąd i chciało zwrócić, czy dostanie OK 200. Tak? Nie, że jest odpowiedź, bo my tam po prostu na warstwie aplikacji zwracaliśmy, że jest błąd, tylko on chciał to błędem serwera www otrzymać. I musieliśmy zmienić na przykład te ustawienia, że my to zwracamy błędem
serwera www, a nie błędem na poziomie aplikacji. Ale tak naprawdę one, ten poziom zaczyna wzrastać. Co ciekawe, tak naprawdę 3 lata ciężkiej pracy, ci, którzy wtedy myśleli, że mają pojęcie, to wiedzą, że po 3 latach, pomimo tego, że jak bierzemy, rozmawiamy z ludźmi, nawet z bardzo dużych firm, widzimy, że oni są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale jak nas audytuje taki właśnie, nie wiem, sekurak, to my sobie zdajemy sprawę w ogóle, jak mało my jeszcze wiemy, tak? I to jest chyba taka ciągła potrzeba poprawy, nawet my cały czas się łapiemy na tym, że my nie możemy za dużo czasu na security poświęcać, bo nie starcza nam czasu na inne rzeczy. I to jest nawet fajne, bo my zaczynamy sobie zdawać sprawę. Dobra, my wiemy, że są te błędy, ale jesteśmy w stanie sami określić priorytety, co dla nas na chwilę obecną jest ważne. I właśnie te priorytety powodują, że staramy się poprawiać to, co jest najważniejsze. I tak jakby się rozwijamy, bym powiedział, w tym zakresie. Natomiast oprócz tego, że są zewnętrzne audyty, to my tam, jak się GitHuba, my jesteśmy tam podpięci pod 15 różnych narzędzi, również narzędzi, które weryfikują, czy na przykład w kodzie statycznym istnieje źle napisane coś. Na przykład, że można wywołać SQL injection, bo przekazujemy parametr. Samo przekazanie parametru nie ma znaczenia, czy to jest parametr wewnętrzny i rzeczywiście można tam przekazać coś, czy nie. Nie ma znaczenia. W ogóle przekazanie parametru do zapytania już jest błędem. Tak? A więc jest mnóstwo takich narzędzi, które automatycznie nas weryfikuje. O, to. Dobra, to chciałem pokazać. Na przykład są takie narzędzia, które się nazywa SNYK. I SNYK robi coś takiego. Aj, dobra. Tylko chciałbym tu pokazać w pełnym. I on sprawdza, czy istnieją jakieś podatności. Ale to do bibliotek, czy istnieją podatności, czy w kodzie masz jakieś błędy i tak dalej. I wzięliśmy tutaj akurat w tej prezentacji, wzięliśmy 3 systemy, ale mamy też, gdzieś mam slajdy, gdzie tych systemów jest 6. I na przykład bierzemy czystego, bo akurat ja najbardziej się interesuję tymi projektami, które są bezpośrednią konkurencją, ale to, czy to jest WordPress, Joomla, czy dowolna inna aplikacja, jest mało istotne. Bierzemy czystą wersję, najnowszą wersję dostępną do pobrania. I nagle się okazuje, że na przykład Switch CRM, który jest tam, powiedzmy, takim projektem CRM-owym, który jest forkiem Sugara, a Sugar jest dość znany na takim rynku biznesowym, na starcie posiada prawie 30 luk bezpieczeństwa. A więc od razu człowiek sobie zadaje pytanie, jak to możliwe, że aplikacje używane przez bardzo duże firmy, przez bardzo duże korporacje, one w ogóle na starcie posiadają luki bezpieczeństwa, które każdy może sprawdzić w 5 minut. A drugi mamy VTiger. VTiger w ogóle na stronie się chwali na przykład, że używa ich Lenovo i kilka innych dużych firm. Odpalamy się standardowo i mamy 10 błędów security na starcie. A więc to też, tak jak mówię, nawet jakbyście pokazali takiemu klientowi, to jest takie nasze myślenie sprzed 3 lat i bym powiedział, że było niesłuszne, że tak naprawdę klientów w ogóle to nie interesuje. W ogóle oni nie chcą o tym rozmawiać, więc jeżeli budujesz własny produkt, musisz mówić o przewadze biznesowej, a tak naprawdę językiem korzyści. Jak mówisz klientowi, to że on dzięki temu zaoszczędzi ileś, bo jego maszyny będzie potrzebował na przykład słabszych maszyn, mniej wyda na chmurę. I to są rzeczy, o których trzeba z klientami rozmawiać. Natomiast to bezpieczeństwo, można by powiedzieć, że na chwilę obecną jest po prostu ciekawostką. Fajnie to robić. Powiem szczerze, że uczymy się tego OWASP-a. Problem polega z OWASP-em takim, że on co 3 lata zmienia w ogóle dokumentację, a pomiędzy tymi 3 latami on wypuszczają taką wersję alfa, beta tej dokumentacji. I to jest tak, zanim ty się dostosujesz do 3 punktów OWASP-a, OWASP zmienia w ogóle opis dokumentu, tak? Oczywiście te dokumenty OWASP-owe są genialne. Ja polecam każdemu ten dokument, jak mówię, w języku polskim mogę przesłać. Natomiast są to bardzo trudne procesy i powinno się to robić w ogóle w sposób przemyślany. Takim, że wszelkie zmiany związane z OWASP-em, nawet z CIS-em, bo to jest tak, że nas tu zaprosił OVH, żebyśmy zrobili prezentację, bo my na OVH wydaliśmy 500 000 jako klient. Zbudowaliśmy własną chmurę pod to, aby udostępniać klientom ich kawałek serwera. I my poświęciliśmy 4 miesiące na to, aby
Spośród czterech dokumentów, z którymi powinniśmy być zgodni z CIS-em, obecnie jesteśmy zgodni dopiero z dwoma. W sensie pół miliona na sprzęt i tak dalej, do tego poszło 50 tysięcy na konfigurację. Natomiast ja pokazuję, że to nie jest takie proste wziąć i się dopasować, być zgodnym z jakąkolwiek standardem. I za chwilę my zaczęliśmy konfigurować, jak skonfigurowaliśmy MySQL, a nagle, nawet nie MySQL, tylko MariaDB, dlatego że u nas MariaDB się okazało 30% szybszy. Nawet gdzieś testy publikujemy, porównania MySQL do MariaDB, jeżeli chodzi o naszą aplikację. Nagle się okazuje, że CIS wydał aktualizację tego i potrzebowaliśmy jeszcze tam 20 parę parametrów poprawić. A więc tak jak mówię, tak naprawdę robi się to dla siebie, dla nikogo innego, niestety, na chwilę obecną. I tu dodam tylko taką historię, bo kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, nawet w telewizji była taka afera, że celnicy znaleźli czajniki chińskie, z którym było coś nie tak. Było coś nie tak, bo oni myśleli, że tam są narkotyki, zaczęli rozbierać te czajniki, bo waga tego czajnika była chyba tam o 100 gram większa niż było podane przez producenta. Okazało się, że te czajniki miały wbudowane Wi-Fi. Wi-Fi, które logowały się do pierwszego w pobliżu tego darmowego Wi-Fi-ka, ale też potrafiły łączyć się po VPS-ie. Jak ktoś tam przez przypadek włączył VPS-a, to oni to wykrywali i też się łączyli. Nie? I ten czajnik potrafił nagrywać głos i wysyłać go na serwery chińskie. A więc mówię, no, żyjemy w dość ciekawych czasach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Problem polega na tym, że nikt nigdy za to nie odpowiada i fajnie, gdyby się to zmieniło. Co prawda wyszła teraz ustawa o cyberbezpieczeństwie. Niestety dotyczy tylko podmiotów, które są istotne z punktu funkcjonowania państwa. Natomiast budują się takie komitety od cyberbezpieczeństwa. Został zbudowany taki centralny rejestr incydentów, czyli idziemy w bardzo dobrym kroku. Ale nadal nie widać żadnych kar związanych z tym, jaki jest poziom bezpieczeństwa. Fajnie by było, bo powiem szczerze, ze względu na to, że my wdrażamy rozwiązania open source'owe, to bardzo często wchodzimy do małych i średnich firm i najczęściej my tam co widzimy? TP-linki, Linksysy za 200 zł, za 300 zł, nigdy nie aktualizowane. No, ale OpenWRT to jest w ogóle, to jest marzenie, tak? To jest w ogóle coś, co jest w ogóle trudne, bo to żeby, oczywiście teraz te nowe routery posiadają już standardowo OpenWRT, bo chyba najbardziej, nawet nie TP-Linki, tylko te, Asusy, tak? Asusy wszystko na OpenWRT odpalają i to jest dobra praktyka, dlatego że oni praktycznie sobie nie muszą się martwić o te update'y. Rzeczywiście no, OpenWRT jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i ogromne daje możliwości. Natomiast, tak jak mówię, no, praktyka pokazuje coś innego. Jak można kupić router za 150 zł albo za 100 zł do firmy, to jest fajna rzecz, a potem po prostu te firmy są botnetami, nawet te firmy nie wiedzą, bo są takie fajne luki na routery, które na przykład podmieniają wszystko, co jest po HTTP, wszystkie reklamy. Wszystkie reklamy, które są, to podmieniają w całym ruchu, jeżeli ruch jest nieszyfrowany, na reklamy ich własne. Tak? I to są rzeczy, które są nie do wykrycia praktycznie dla zwykłego Kowalskiego, który jest do tej sieci wpięty. Dobra, ja się chyba nagadałem. Czy jeszcze coś tam Błażej, wie? Ja się boję, że będę uciekać ja po bym prostu. Mogła, i ja bym mogła słuchać dalej, ale myślę, że faktycznie większość wie wszystko już. Także brawa. Dobra, dzięki.